Witam, Kamil Cebulski, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i dzisiaj z Aliną i Piotrem rozmawiamy. Chyba tak się teraz mówi, Guten Abend, chyba tak się mówi, co? Zieszy. Guten Abend. Guten Abend. Okej. Czemu po niemiecku? No bo co? Jesteście związani z Niemcami i tam prowadzicie swoją działalność, aczkolwiek też widziałem jakiś Kijów, jakiś Wrocław, jakiś Poznań. Co to tak się międzynarodowe działania tutaj? No to ja zacznę. Jesteśmy Polakami, stąd Poznań, Wrocław, ale mieszkamy na stałe w Berlinie. Okay. I w Berlinie prowadzimy naszą firmę. Okej. Okay. A skąd ta Ukraina się wzięła? No, z Ukrainą to był taki eksperyment już w momencie, kiedy Ukraina uzyskała swoją niezależność. Pamiętaliśmy, jak Polska sobie nie za bardzo radziła, kiedy pojawił się wolny rynek. Pomyśleliśmy sobie, no trzeba troszkę temu krajowi pomóc. No w końcu ważny sąsiad, troszkę mamy wspólnej historii, no ale to było naprawdę ileś tam ponad 10 lat temu nie takie łatwe, więc zrobiliśmy taką małą przerwę, stwierdziliśmy, poczekajmy, aż ten kraj może sam sobie poukłada te sprawy prawne, podatkowe, własnościowe i tak zwanej korupcji. No i tak sobie czekamy, aż ta nasza Ukraina troszeczkę będzie normalniejsza, bardziej cywilizowana. No jest to proces. Sami wiemy, że to są procesy, które wymagają wielu lat. Należy na pewno zacząć już z tym krajem, powoli nawiązywać kontakty handlowe. Już ten kraj powoli dorasta do tego typu relacji. Musimy im pokazywać pewne standardy. W Polsce już bardzo dużo dobrego się dzieje. Oni oczekują od nas przykładu. I szczerze mówiąc, jak my zaczynaliśmy z Ukrainą, to nawet nie myśleliśmy o tak zwanym zarobku, tylko żeby im coś pokazać, żeby zobaczyli, jak rozmawiają rozmowy handlowe. Tak. Bo jest to inwestycja, która nam się wszystkim zwróci kiedyś, tak? I myślę, że powinniśmy ten kraj czy tych ludzi też w ten sposób traktować. Niech nas nie drażni, że niektórzy z nich się może nie tak jeszcze zachowują, jakbyśmy oczekiwali. Ale ten etap też mamy za sobą. Byliśmy też kiedyś tacy troszeczkę z piaskownicy. Nie zapominajmy o tym. Pamiętajmy, że ten region też miał swoją okupację dosyć długo i potrzebuje również pomocy, wsparcia. Razem możemy więcej. Dokładnie, dokładnie. To do Ukrainy może wrócimy jeszcze, bo mnie interesuje ten temat, no bo zwłaszcza z taką działalnością, jaką wy robicie. No bo tak na dobrą sprawę mieszkacie na stałe w Berlinie, tak? I można by powiedzieć, obsługujecie polskie firmy, cokolwiek by to nie znaczyło, czyli jeżeli jakaś firma chciałaby gdzieś za granicę wyjść na świat i potrzebowałaby cokolwiek załatwić w tych trzech krajach w zasadzie, ale pewnie głównie tam, gdzie wy jesteście, to się zgłasza do was i wy pomagacie tam już ogarnąć różne sprawy, cokolwiek by to nie było. Czy dobrze zrozumiałem to, czym się zajmujecie? Że dobrze, aczkolwiek to jest tak, że mamy jakby oczywiście punkty ciężkości. Głównie wspieramy firmy polskie, które chcą ekspandować na rynki europejskie. Berlin czy Niemcy są świetną trampoliną na rynki europejskie i tak to trzeba widzieć, ale punktem ciężkości zdecydowanie są rynki niemieckojęzyczne. Okay. Tak naprawdę naszą taką misją jest to, żeby wspierać firmy kapitału polskiego. Z tego się bardzo cieszymy, bo chcemy, żeby te firmy ekspandowały i rzeczywiście świetnie funkcjonowały na rynkach zagranicznych. No bo one sobie bardzo dobrze w tym radzą. Chyba więcej Polska podbija Niemcy, niż Niemcy podbijają Polskę. Nie? No bo to przecież my tam jedziemy i wygrywamy we wszystkim. Tak. Tak, to prawda, ale też myślę, że dzięki takim firmom jak nasza. No, oczywiście. Nie, oczywiście jeszcze jest dużo do zrobienia. Widzimy, że... No bo zapytałeś, jaką firmą jesteśmy. Może ja dodam ze swojej strony, że co nas odróżnia od firm tak zwanych podobnej typu działalności, nie? Nas to odróżnia, że nie jesteśmy prawnikami,
nie jesteśmy doradcami podatkowymi. Tak. Moje wykształcenie jest związane z technologiami. Jestem inżynierem polskim, niemieckim. Żona znakomicie poznała sprawy prawne, podatkowe, jakie są ekonomiczne nie tylko w Niemczech, ale w ogóle to ujęcie zna dosyć szczegółowo. Więc poprzez tą synergię, kiedy przyjeżdża do nas firma i właściciel jest najczęściej inżynierem bądź coś koło tego, to on najchętniej przy ekspansji, jeśli planuje ekspansję, to on zna swój produkt, maszyny, usługi i on chce porozmawiać z kimś, kto też zna się na technologiach, jest też inżynierem. I wtedy my mamy bardzo szybko wspólną rozmowę, bo inżynier z prawnikiem ma problem się zrozumieć, bo ten ma troszeczkę inny słownik, prawda, inżynier inny. I to jest to, co nas odróżnia. Po prostu nie ma w Niemczech i w Europie firmy o naszej tego typu działalności, kiedy jest właścicielami firmy osoby zorientowane w technologiach. Dlatego bardzo to się podoba firmom z Polski, które najczęściej są technologicznymi i zaawansowane często są to technologie. W związku z tym cieszą się, że w jednym miejscu mogą porozmawiać o ekspansji, czyli założeniach strategicznych. Tak? Jednocześnie towarzysząca mi małżonka bardzo szybko ich tam sprowadza do tych brutalnych warunków prawa niemieckiego, na co warto zwrócić uwagę. Więc to w takiej rozmowie od razu ten właściciel firmy czy prezes szybciutko jednym terminem może się zorientować, jakie ma szanse na tym rynku, tak? Bo my w tym momencie te informacje jasne, prawne, jasne, marketingowe, technologiczne w jednej rozmowie przemieszczamy, a do każdej firmy praktycznie wyszukujemy odpowiednich później prawników i doradców podatkowych i ten team później, nazwijmy to, powstaje, bo praktycznie każda firma jest inna, nawet jeśli są w tej samej branży. I to się po prostu naszym klientom podoba. I to chyba jest może źródłem naszego sukcesu. Chcemy zwiększyć ilość klientów, ale to teraz jesteśmy w trakcie małej reorganizacji firmy, bo to będzie wymagało opieki nad większą ilością przepływu informacji. Dokładnie, dokładnie. Skalowanie się w górę to jest zawsze pogorszenie jakości i to jest właśnie to, jak to zrobić, żeby jednak się powiększyć, ale tej jakości nie stracić, co jest straszne, co jest to, co my teraz na własnym organizmie przeżywamy. Ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że mi się wydaje, że prawnicy to oni mają tylko ten swój słownik i nie potrafią w ogóle innych używać. Przecież rozmowa z prawnikiem i te trudne pojęcia, które tam są, no to No nie wiem, czy to jest akurat dobra osoba, prawnik do prowadzenia firmy. W ogóle, że jak taki ekspert typu doradca podatkowy, typu nie wiem, jakiś taki super programista i tak dalej, bo oni się znają bardzo dobrze na jakimś jednym wycinku, a ni cholery nie potrafią połączyć tych dwóch różnych rzeczy z sobą. Jak na przykład zapytamy takiego eksperta prawnego, na przykład z jaką prędkością powinniśmy się poruszać na drodze, no to on nam powie, no 90 km na godzinę. Tylko pytanie, czy to jest taka odpowiedź, która interesuje przedsiębiorców? Bo my, jako przedsiębiorcy, no to musimy troszeczkę zadać pytanie, z jaką prędkością opłaca się jeździć na drodze i być może czasami opłaca się jeździć 110, ponieważ mamy prawdopodobieństwo wykrycia, wysokość mandatu i szybkość spalania paliwa podzielone przez godzinę kierowcy i tak dalej, i tak dalej. I nagle się opłaca, że cała branża jedzie 110, bo to jest po prostu najbardziej efektywne, pomimo tego, że prawnik mówi, nie, musisz jechać 90, tak? I wtedy ty jedziesz 90 i się wleczesz, wszyscy cię wyprzedzają i się dziwisz, no ale o co kaman, przecież wszystko robię tak jak trzeba, tylko jakimś dziwnym trafem inni robią lepiej, szybciej i tak dalej, więc po prostu specjalistów jest dużo, ale tak na dobrą sprawę ktoś, kto potrafi połączyć te wszystkie aspekty, ktoś, kto zjadł trochę zębów na różnych działalnościach, rozmawiał z różnymi przedsiębiorcami, może sam gdzieś tam coś podziałał, no to tacy ludzie są na wagę złota i chyba właśnie dlatego jest takie miejsce dla takich firm jak wasza, tak? Gdzie tak jak powiedziałeś, ani prawnikiem, ani doradcą podatkowym, ale cholera tym mózgiem tutaj. To jest
właśnie to, jak to wszystko ze sobą zebrać. Czy tak dobrze mi sobie to tak gdzieś skojarzyłem? Ja bym tylko uzupełniła to, że niekoniecznie, że ani prawnikiem, ani doradcą podatkowym, tylko zarówno jak i. Bo to jest tak, że zawsze zaznaczam klientom, że jesteśmy, co nas różni od dużych firm konsultingowych? Różni nas indywidualne podejście do klienta, bo jak przychodzi klient do prawnika właśnie, czy do jakiejś firmy konsultingowej, to mu mówią, tak, 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 my ci założymy firmę, tu podatkowo ci wytłumaczymy, jak to zrobić i tak dalej, a tu chodzi o te połączenie, o to, że po prostu to jest, trzeba uwzględniać te wszystkie aspekty jednocześnie, czyli trzeba być właśnie generalistą. I my w pierwszym etapie rozmowy z firmą, to najpierw rozmawiamy z firmą na ten temat, jakie są jej produkty, czy są odpowiednie kanały dystrybucji na rynku niemieckim, żeby te produkty wprowadzić na ten rynek, czy ta firma w ogóle ma szansę, bo tak naprawdę to wszystko, czy założenie firmy, doradca podatkowy, to jest pochodna tego, że dojdziemy wspólnie do wniosku, tak, to jest właściwy rynek, z tym produktem możesz tutaj zawojować i to jest właśnie to, co, gdzie jest, to jest główne zadanie dla mojego męża, szczególnie przy tych rzeczach, które różnią się od pomidorów na przykład. Jaki pomidor jest, każdy widzi, prawda? I jak go sprzedawać, też wiadomo. Jaki jest grupa docelowa, też wiadomo. Ale na przykład przy jakiejś maszynie, czy tak już powiem tak zupełnie prosto, czy przy jakiejś technologii, to trzeba się zastanowić na tym i połączyć właśnie te wszystkie aspekty, które potem też są bardzo ważne, w jakiej formie prawnej funkcjonować, jak to ma sens podatkowo, jakie konstelacje są optymalne. Ale najpierw trzeba wiedzieć, czy to w ogóle, czy ten start, czy ta inwestycja się opłaca. I czasami nawet uzyskanie tej informacji, że właściwie nie. Uważam, że rzadko to się zdarza, ale zdarza się, że dochodzimy do wniosku wspólnie, że ten rynek wcale nie jest odpowiednim rynkiem, że to jest firma, która powinna zostać tylko na rynku lokalnym na przykład, bo nie może działać globalnie. To już też jest warto za taką informację po prostu zapłacić. Ja może dodam ze swojej strony, no, musimy zwrócić uwagę, czy rozmawiamy o B2B, o dobrach konsumpcyjnych, prawda, czy o B2C, tematach inwestycyjnych, czy technologicznych, prawda. Całkiem inaczej się rozmawia z firmą, która produkuje meble, czy spożywcze artykuły, całkiem inaczej, jeśli to są frezarki, tokarki, czy jakieś rozwiązania technologii, elektrotechniki, czy podzespołów. Także to, prawda, już są od razu dwa różne rozdziały. I w związku z tym pomarańcze, jak sprzedać, czy jabłka w Niemczech, to jest, wiadomo, niełatwa rzecz. Firmy, nazwijmy to spożywcze, pracują w obszarze zysku 4%. W związku z tym trzeba mieć dosyć dużo kapitału, żeby wytrzymać konkurencję i pokonać ją, czy wejść na półki. Ale to jest też osobny temat. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego producenci polskiej żywności, która jest wspaniała, ma marketing, czyli już oszczędzają bardzo dużo pieniążków w Niemczech, nie stworzą własnej sieci małych sklepików, nie wiem, małych, no 30-50 metrów kwadratowych razy 6 dzielnic Berlina, tak? Jest to możliwe, tylko oczywiście no musi się jakiś organizator znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o technologie, inwestycje inżynierskie, to nasze szkolnictwo ma dużo do nadrobienia. Mamy inżynierów i mamy absolwentów szkół ekonomicznych, którzy ukończyli, załóżmy, marketing. Tyle, że osoby z marketingu za mało wiedzą o technologiach, o pojęciach pewnych, prawda, stal, w jakiej temperaturze się topi i tak dalej, jakieś różne aspekty technologiczne. I nie ma inżynierów, którzy znają się na marketingu. Ja właśnie miałem tą przyjemność, że miałem siłę i czas skończyć w Niemczech studia inżynierskie, które produkują inżyniera, który jednocześnie jest marketingowcem. I takich studiów jeszcze nie ma u nas w Polsce. I to byłoby bardzo ważne, a w związku z tym, że nie ma, to nie znaczy, że jest problem nie do rozwiązania. Po prostu proponuję naszym młodszym kolegom, żebyście, inżynierze, spotkaj jakiegoś fajnego partnera do biznesu, który skończył ekonomię, poświęćcie trochę czasu z piwem i zobaczycie, gdzie możecie wspólnie wymyśleć pewną strategię na rynek zagraniczny czy krajowy. Poznajcie może jakąś fajną koleżankę z prawa, powie wam, jak się podpisuje umowy,
A inny kolega, który no, wymęczył te studia o podatkach, kurczę, nie zna się na inżynierskich tematach, ale we trójkę, czwórkę robicie super firemkę, która po prostu może od razu sobie, tylko uważam, powinniście od razu postawić. Ja już, mi się już macie tutaj, być firmą globalną. Mi się już tutaj rysuje taki obraz, że się ci wszyscy się dobiorą, zrobią, a obok ich wyprzedzi taki ktoś po maturze po prostu, który się nie zastanawiał, tylko po prostu robił. Jak znalazł Nietzsche, to jest funkcja inteligencji, zgadza się. Dokładnie. Okej, moi drodzy, to w takim bądź razie wiemy, czym się zajmujecie, ale to opowiadajcie, skąd to się w ogóle wzięło, no bo domyślam się, że się po pierwsze z Polski przenieśliście tam, a po drugie, czemu nie zafascynowała was, nie wiem, robota starszego referendarza w jakimś urzędzie? Przecież to takie by było fajne, spokojne, tak to trzeba nie dojść, że na jakiejś obcej ziemi, to jeszcze trzeba, wiesz, biznes prowadzić, użerać się, a tak to byłoby takie piękne, sielskie życie, które prowadzi większość ludzi. Co wam nie pasuje w takim życiu? Znaczy myślę, że powiedzmy tak, poznaliśmy się w ogóle kiedyś w Polsce. Oboje pracowaliśmy dla niemieckich firm, dla niemieckich koncernów. I tam się poznaliśmy i myślę, że szybko mieliśmy dość tej pracy dla kogoś, dla tego koncernu i stwierdziliśmy, dla że korporacji. Mamy, dla korporacji. I stwierdziliśmy, że mamy kompetencje, które się bardzo fajnie uzupełniają. Przy tym tu trzeba powiedzieć, że ja mieszkałam w Polsce, mój mąż już wtedy mieszkał w Niemczech i był delegowany do pracy do Polski. No takie paradoksy się zdarzają do tej niemieckiej firmy w Polsce. No i stwierdziliśmy, że po prostu jak połączymy nasze kompetencje, ja znajomość rynku polskiego, mąż znajomość rynku niemieckiego, już bardzo dobrze, a oboje zawsze, no bardzo kochaliśmy Polskę i chcemy pomagać polskim firmom, no to stąd ten pomysł na firmę. Ale co wam przeszkadzało w pracy w korporacji? Przecież to jest całkiem fajna strategia, całkiem dobry sposób na życie, bo i tak można zarobić waszą wyobraźnią, z waszą aktywnością, to pewnie byście poawansowali, byście tam gdzieś zarządzali, jakieś mielibyście ciekawe zadania do wypełniania, a jednak na swoje. Co tam nie pasowało? W takim zespołowym budowaniu czegoś takiego wielkiego, jakiejś takiej potężnej firmy, żeby być takim małym czymś, ale w czymś ogromnym, tylko chcecie mieć tak całość, ale w takim małym. No jednak chęć jednak pracowania dla siebie. No po prostu ten czas i zaangażowanie. Jeśli czasami w firmie, nawet w koncernie siedzisz 10-12 godzin, będziesz siedział, ale jak sobie pomyślisz, że te 4 godziny jednak pracujesz dla kogoś innego, co on zarobi z racji twojego poświęcenia, a nie ty sam, to stwarza takie sytuacje do zastanowienia się. A może jednak lepiej dla siebie? A poza tym, ojej, ja mogę realizować do tego jeszcze własne pomysły, a nie tylko te, co się podobają moim przełożonym, bo czasami nie mają oni racji, a niestety się nie zgadzają z nami. Także to są zalety i wady. Oczywiście jest to kwestia charakteru też. Jak ktoś chce podbijać świat, to będzie się źle czuł w koncernie w pewnym momencie. Koncerny są dobre, żeby się czegoś nauczyć, podpatrzeć, zobaczyć, że to się nam może nie podobać, ale to nie oznacza, że dla niektórych osób jest to wspaniała droga i też można się realizować, także to każdy musi już podjąć samemu decyzję. Okej, czyli ta żyłka przedsiębiorcy. Poznaliście się i zaczęliście mówić, a tu nie fajnie, tu nie fajnie, tu nie fajnie, nie, zróbmy coś swojego. I co? Od razu rzuciliście się na głęboką wodę i co? Jakie mieliście wtedy wyobrażenia, że co wasza firma będzie robić? No bo nie wierzę, że od razu to już było tak sprecyzowane, że tu otworzymy biura w Polsce, tutaj w Berlinie, tutaj w Kijowie i to wszystko tak będzie fajnie wyglądać. Nie, pewnie mieliście jakieś inne pomysły na to, jak uwolnić się od korpo. Znaczy powiem tak, że generalnie były to lata 90. I to oczywiście determinuje pewne poczynania. No i to opowiedz Alina, bo wiesz, dla mnie lata 90. to chodziłem do pierwszej klasy podstawówki. A my już byliśmy dorosłymi ludźmi, a teraz jesteśmy dziadkami. Musimy się dzielić naszymi doświadczeniami.
No i mój mąż już wtedy mieszkał w Berlinie, ponieważ on jest, tak naprawdę mówię teraz za Piotra, no, to jest obywatel Berlina Zachodniego. I on po prostu namawiał mnie do tego, żeby przyjechać do Niemiec. No i myśleliśmy wtedy o tym, co zrobić wspólnie tutaj w Niemczech. Ja, żeby było jasne, ja studiowałam przedtem w Niemczech, nigdy nie chciałam mieszkać w Niemczech, więc to powinno być dowodem tego, że się zdecydowałam przyjechać do Berlina na to, że jesteśmy w stanie zrobić coś wspólnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście mój mąż mnie przekonał też, mówiąc, że jak, że nie pamiętaj, nie wyjeżdżasz do Niemiec, tylko do Berlina. I to jest, potwierdzam. To są oczywiście jakby dwa różne miejsca. No i wiedzieliśmy, że Polska niedługo będzie w Unii Europejskiej, wiedzieliśmy, że trzeba, to też jest, myślę, bardzo ważna rzecz, takie myślenie perspektywiczne. I to też tutaj no, nie chcę za dobrze mówić za dużo o moim mężu, ale on zawsze myśli kilka lat do przodu. I to przewidywanie się sprawdziło, no, że trzeba polskim firmom wspierać, polskie firmy wspierać w tym, żeby jeszcze przed wejściem Polski do Unii już zrobiły te pierwsze kroki na rynku europejskim. No jest dużo do zrobienia. Firm, które mogą ekspandować na Niemcy, na Unię Europejską, czy nawet Stany Zjednoczone, jest naprawdę bardzo dużo. Tyle, że to są firmy, co sobie już znakomicie radzą w Polsce i stać ich już na sfinansowanie marketingu zagranicznego. I to widzimy, że te firmy przyjeżdżają do nas, mówią: Panie Piotrze, mamy już te 80% rynku krajowego, no czas robić ekspansję. I to naprawdę cieszy nasze uszy. Widzimy, jak konsekwentnie te firmy w Polsce nabierają tej mocy. Przy czym troszeczkę prawie jak psycholodzy też działamy z żoną. Wiele przyjeżdża właścicieli firm czy prezesów i nie wierzy do końca, czy sobie dadzą radę na rynku niemieckim. Tak? Ten okres komuny PRL-u troszeczkę nas przetrącił. Tak? Te elity, które nam niestety zlikwidowano w naszym kraju i powoli się odradzają, klasa średnia się odradza i tak dalej, zaczynamy wreszcie nabierać odwagi, że jesteśmy inteligentni, ciekawi, z fantazją. A cóż, naprawdę stać menedżera polskiego kilka razy więcej od menedżera w Europie Zachodniej. Proszę Państwa, fantazja naszych menedżerów jest niesamowita. Oni potrafią walczyć z problemami, bo nie sztuką być menedżerem, kiedy wszystko się odbywa jak należy. Nasi menedżerowie są wypresowani być w zarządzaniu, widzimy to, w zarządzaniu problemami, ryzykiem. I myślę, że przy dobrym planie marketingowym, bo właściwie ja widzę tu jedyną barierę, dlaczego jeszcze nie kupujemy tyle przedsiębiorstw w Europie Zachodniej, jak powinniśmy. Bo stać nas. Firmy polskie już kupują firmy w Niemczech. Także widzimy, jak kompetencja rośnie. Kupowanie przedsiębiorstw, prawda, na Zachodzie przez firmy polskie, to się już odbywa przez małe, no, przez średnie firmy. I małe też zaczynają odwagi do nabierać. Pojawiły się też narzędzia w Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił, o czym nie każdy wie, pewne linie kredytowe, które pomagają kupować przedsiębiorstwa za granicą. To jest osobny temat, bo niektóre instytucje w Polsce, które mają bardzo ciekawe narzędzia wsparcia dla ekspansji, mają problem z własnym marketingiem, żeby jakby udostępnić tą informację małym, średnim przedsiębiorstwom, prawda? Bo ja mówię o tej grupie małych, średnich, bo koncerny sobie zawsze tam jakoś poradzą, stać ich na błędy, na straty, prawda? A mali, średni nie mają czasu na popełnianie błędów, więc muszą być troszeczkę bardziej precyzyjni. No i też inną strategię takiego przedsięwzięcia przybierają, bo przy małych i średnich firmach, no to taką ekspansję zagraniczną, to ja sobie wyobrażam w ten sposób, że nie wiem, jedzie się gdzieś na jakieś targi, czy się poznaje jakichś ludzi ze środowiska, pije się piwo, potem na drugim spotkaniu pije się wódkę, potem jak już jesteśmy przyjaciółmi, no to mówimy: ty, słuchaj, bo ja tu produkuję takie coś, to wziąłbyś tam to sprzedawał se w tych Niemczech, nie? I byś ode mnie kupował i ty byś sobie sprzedawał, no i już ekspandujemy na Niemcy. Ja sobie tak wyobrażam, że tak powiem, ekspansję małej firmy, bo wiesz, no, można wszystko sprzedawać, tak? Ale ktoś na miejscu musi to pociągnąć. Ja sobie nie wyobrażam zatrudnić na etat kogoś, kto pociągnie organizację nowej firmy gdzieś tam na miejscu. I to jest... Ale
To mówisz o drugim etapie, bo pierw musisz sam zmierzyć, na ile ma szansę dana usługa czy towar na rynku, tak, mówmy na przykład niemieckim. Jeśli widzisz pewne, porównując pewne parametry, cechy, jakość, nieważne, tak, danej usługi czy towaru, czy cenę, to pojawia się drugi etap, okej, ale teraz kto ma mi to operacyjnie zrealizować na miejscu, prawda? Tak. Kto ma przedstawić dany produkt, chyba, tak? Także to masz jak najbardziej rację. Ale to jest drugi etap. Pierw musimy w jakiś tam inteligentny sposób porównać konkurencję. Konkurencję w Niemczech, ale również państw innych, które dany towar oferują na rynku niemieckim. Tak? I powoli w takim przybliżonej tabelce Excela czy innej tam Wordzie widzisz, czy twój produkt, usługa rozwiązuje jakiś problem lepiej jak inni lub w ogóle jeszcze nie ma kogoś takiego, co ten problem rozwiązuje. Także myślisz, nie, myślisz, Piotrze, że to się właśnie w ten sposób odbywa, że tak sobie siadam w biurze i tydzień, miesiąc sobie zbieram dane, że tu może tam sprzedawać, może tu, no bo mam jakiś budżet, powiedzmy, tak, jakiś 1 000 000 zł na to, żeby spróbować zacząć sprzedawać gdzieś za granicą, bo może nóż coś chwyci, tak? I ja raczej, mi się wydaje, że takie ekspansje odbywają się tak po prostu tak przy okazji, bo gdzieś tam przechodziłem, kogoś poznałem, ktoś mi zaimponował, może mam pracownika z tego kraju, który wraca do domu i mu mówię, słuchaj, to zróbmy spółkę, ty dostaniesz 40, ja 60, włożę tam 500 tysięcy i spróbuj sprzedawać to tam gdzieś u siebie. Jak ci się uda, to super, zarobimy oboje, a jak nie, to nie. To wiesz, ja mam takie wyobrażenie, no, że to mniej więcej w ten sposób się odbywa, a nie, że ktoś sobie siedzi i tak patrzy w te Excele, ile tych różnych rzeczy się handluje z tym krajem, jaka konkurencja, bo dla przedsiębiorcy chyba właśnie taki przedstawiciel handlowy, można by to nazwać, czy jakiś taki prezes spółki córki, to jest chyba takie największe aktywo i jeżeli na przykład mi z tych różnych badań, researchu wyjdzie, że okej, na Niemcy to będzie super strzał, ale tam mam tylko Mieciak, który jest średni, ale za to Szwajcaria jest takim średnim krajem na moje produkty, ale tam jest ten tam człowiek i on jest super, jemu na pewno się uda. I mi się wydaje, że raczej pójdziemy za tym człowiekiem, a nie za Excelem. Troszkę. Alina mnie zaraz zjedzie równo. Bo może się zdarzyć rzeczywiście, że w taki sposób taki biznes na jakimś rynku zagranicznym zafunkcjonuje, że ma się szczęście, że się spotka jakiegoś człowieka, który jakieś pewne elementy pociągnie, ale prędzej czy później, nawet jeżeli to się uda, to i tak się wróci, może niekoniecznie do Excela, ale wróci się do tego, żeby kiedyś ten biznes usystematyzować. Czyli to jest kwestia tego, jaką mamy strategię, czy startujemy na hura i próbujemy sobie. I my to, nie będę ukrywać też, bardzo często z naszymi klientami, nawet im to sugerujemy, bo nasza opinia też jest taka, że te wszystkie badania marketingowe, jakieś przygotowania i tak dalej, no to te wszystkie analizy już w momencie ich ukończenia już są tylko częściowo aktualne. No bo po prostu w dzisiejszych czasach wszystko się tak szybko zmienia, już, że tak po prostu jest. Dlatego my też często oferujemy klientom, żeby pomóc im w testowaniu rynku. Czyli żeby rzeczywiście tak lekko pójść na żywioł. Dlatego powiedziałam, że troszkę racji masz. Ale prędzej czy później wracamy do tego, żeby jakąś strategię jednak sobie ułożyć. I oczywiście w jednej rzeczy też muszę ci przyznać rację, pewnie Piotrek tu uzupełnisz, ale że po prostu ludzie, z którymi współpracujemy, żeby mieć... Znaczy, bez ludzi nie zrobimy żadnego biznesu, taka jest prawda. Znaczy, też faktycznie masz po części rację. Do czego zmierzam? W jakim momencie masz rację? Musimy wierzyć w sukces, po pierwsze. Po drugie, marketing pozwala wszystko sprzedać i osiągnąć sukces. Pod jednym warunkiem, że nie popełnimy zbyt dużo błędów. Ponadto, jeśli są nawet produkty lepsze, to nie znaczy, że my mamy porażkę. Narzędziem marketingowym możesz udowodnić, że twój produkt jest wbrew pozorom lepszy. A klient, który czyta twoją reklamę czy argumenty, no możesz go przekonać. Także ja zaznaczam wszystkim, bez względu nawet na konkurencję, każdy jest skazany na sukces pod jednym warunkiem, że przemyśli swoje narzędzia marketingowe. Nawet jeśli widzisz, że pewne parametry są wyraźnie lepsze od innego, konkurencji. Możesz to
tak wyjaśnić klientowi, nie wiem, mniejszą ceną czy inną grupę docelową, albo w innym regionie geograficznym, na przykład Niemiec, gdzie jest dystrybucja tego towaru źle rozwinięta. Także musimy bardzo inteligentnie patrzeć na marketing. To jest wbrew pozorom dosyć inteligentna dziedzina i ktoś dłużej jak z tymi elementami pracuje, to widzi, że wszystko można osiągnąć marketingiem. Praktycznie nie ma konkurencji. Ale do tego trzeba troszeczkę dojść z małym doświadczeniem. Tego się nie ma od razu po szkole. Po prostu trzeba zrobić pewną ilość błędów. One znakomicie nas uczą, ale żeby zawsze jeszcze jakaś kasa została, żeby podjąć nowy temat. Dokładnie, dokładnie. Tak to działa. Aczkolwiek wiesz, ten marketing, no, czy można wszystko sprzedać, to jeszcze wiesz, często jest tak, że ten marketing przewyższa jakość produktu i potem ludzie się, wiesz, kupują tym namówieni tą chwilą, że tutaj odkurzacz za 15 tysięcy złotych, dotknij jak ładnie odkurza i w ogóle. I człowiek kupi na pokazie odkurzacz, a potem przychodzi chwila refleksji, no jednak on nie był taki dobry i wtedy jest smutek i złe komentarze na internecie i to tak. Jednak wszystko musi się gdzieś tam do siebie razem chyba zjeżdżać. Okej, dobra, czyli coś chciałeś powiedzieć? Nie, masz rację, nie możemy kłamać, tak? Musimy to bardzo ładnie opisać. Mamy odkurzacze za 600 zł, mamy za 150, tak? Ale to można opisać, dlaczego jest tańszy. Dobrze, może będzie krócej działał i tak dalej. Nie można posługiwać się kłamstwem, to masz rację, bo to będziemy zniszczeni na rynku i bardzo szybko. Dokładnie, dokładnie. No dobra, czyli co? Firma powstała, postanowiliście gdzieś pomagać firmom, które próbują się zainstalować w Niemczech, czy też niemieckich w Polsce, no ale skąd klientów? No bo co, dwóch nowych ludzi w branży i trzeba przekonywać innych, że słuchajcie, my tutaj wam wszystko załatwimy, pomożemy, porejestrujemy i poznamy was z różnymi tutaj ludźmi, co działają, a ta druga osoba mówi, no dobra, dobra, a jakie macie doświadczenie w tej branży? A wy? A założyliśmy sobie firmę miesiąc temu i to tak trochę, więc opowiedzcie to o tych pierwszych początkach, no bo co, zrzuciliście robotę, przeprowadziliście się i co? No i zauważyliśmy, że firmy mają problem, żeby ekspandować, a część poznaliśmy, które chciały ekspandować, przy czym nie wiedziały, jak to zrobić. No i w pewnym sensie sam fakt znajomości już niemieckiego pozwolił nam im pomóc zarejestrować działalność, za co byli nam bardzo wdzięczni. Zaproponowaliśmy, że mogą mieć u nas również adres, bo nie wirtualny na początku, bo nie stać ich było na biuro. Później zarobili więcej pieniążków, mówią, pytają nas, a czy teraz byście może nam udostępnili jakieś biuro? No oczywiście udostępniliśmy ich biuro. Później, proszę Państwa, Państwo winiarcy, ale my ekspandujemy, potrzebujemy więcej pracowników, czy pomożecie nam znaleźć pracowników? Nie ma sprawy. Wyszukaliśmy im, zrobiliśmy taki casting i powoli pracowników. No, rotacja jest też jak zawsze w każdej firmie drobna. No, Panie Winiarski, w nocy odszedł mi mój przedstawiciel w Berlinie, dzwoni mi tam wieczorem, później nie ma sprawy. My zarządzamy również kryzysem. I to się podobało firmom. Ojej, ja mamy firmę, która nami się opiekuje 24 godziny. No i taki właściciel firmy śpi spokojniej, przynajmniej troszkę spokojniej, bo mówi, ojej, a za granicą jesteśmy, ale tam naprawdę mamy pod kontrolą te wydarzenia, bo firma Winiarski jakoś uczciwie, fajnie z nami rozmawia. I tak pozyskaliśmy 5 klientów, 10, poszła później tak zwana, jak to się mówi, mód propaganda. Między sobą się, prawda, właściciele firm znają. Tu wskazał koledze, tamten kolega przyjechał. I powoli tak minęło te pierwsze 4 lata, gdzie już właściwie po 4 latach praktycznie bez reklamy może nasza firma funkcjonować, bo już mamy taką malutką renomę. Także nasze doświadczenie
wytrzymajcie 3-4 lata i powoli będzie wasza firma już nie musiała tak dużo na reklamę wydawać, na marketing, bo ci klienci po prostu was już znajdują, nie tylko w sieci, ale poprzez polecenie. I to jest chyba najwspanialsze, co każda firma chce osiągnąć, żeby już dzwonili do firmy, a bo słyszeliśmy od naszego kolegi XY, że jesteście fajni, czy możemy zrobić termin, tak? To trzeba być cierpliwym, wytrzymać te 3-4 lata, dopasowywać jak najlepiej swoje usługi, no i przede wszystkim pomagać innym firmom, no bo my akurat wykonujemy firmy B2B, prawda, dla innych firm pracujemy. To jest troszeczkę coś innego, jak zaznaczyłem, prawda, na początku, dla klientów końcowych, tak? To też się tu trzeba jakby zdecydować, jak ktoś tam planuje działalność gospodarczą, kto miałby być tym moim klientem, który będzie zachwycony moimi usługami. Także, no cóż, tak w skrócie. No, ja bym jeszcze dodała tylko jedną rzecz, że bardzo ważne jest dla każdego przedsiębiorcy, żeby mieć po prostu oczy otwarte, uszy otwarte, otwartą głowę. Dlatego, że biznes to jest życie. Tam po prostu się ciągle warunki zmieniają, ale też się pojawiają cały czas nowe szanse. I wydaje mi się, że dla nas jest też to ważne, my sami możemy na naszym przykładzie powiedzieć, że nasz pomysł na biznes ewoluował, czyli myśmy się dopasowywali do rynku. Widzieliśmy, czego oczekują klienci. Tego, że oczekują właśnie tego wsparcia, tego serwisu biurowego na przykład, że potrzebują. Nigdy o tym nie myśleliśmy wcześniej. Po prostu patrzyliśmy, mamy oczy otwarte i myślę, że nasza firma, nasz pierwotny pomysł, a stan faktyczny, one się bardzo rozjechały, ale to bardzo fajnie. I myślę, że za 10 lat będziemy jeszcze w wielu innych miejscach i w wielu innych dziedzinach funkcjonować. Wydaje mi się, że to jest takie kluczowe rzeczy dla przedsiębiorców. W czym się, to Alina, trochę cię chcę pociągnąć za język, w czym to się tak rozjechało? To znaczy, jakie wyobrażenia o potrzebach tych przedsiębiorców miałaś na początku, a jednak po tych latach doświadczeń mówisz, że troszeczkę inaczej to wygląda, niż miało wyglądać. Podejrzewam, że wygląda dobrze i lepiej, ale jednak ludzie mają jakieś wyobrażenia, więc opowiedz o tych wyobrażeniach, które się okazały, no nie chcę powiedzieć błędne, ale te, z których skręciliście, bo być może jakaś inna potrzeba była pilniejsza do zaspokojenia. Znaczy na pewno na początku myśleliśmy, że będziemy trochę mieć węższy zakres naszych usług po prostu. Czyli co, księgowość? Że będziemy tylko obsługiwać firmy z branży technologicznej albo inżynierskiej, że będziemy je tutaj wprowadzać, założymy im firmę i że potem podziękujemy im za współpracę, że będziemy robić po prostu sobie tylko i wyłącznie projekty. Ale okazało się oczywiście, że życie od projektu do projektu wcale nie jest takie łatwe, że trzeba mieć też coś, gdzie można po prostu mieć ten, no, zarobić na ten chlebek i na pracowników, i na biuro, i na wszystko. A poza tym, tak jak mówiłam, to że klienci potem, jak już dzięki nam w jakiś sposób zafunkcjonowali na rynku niemieckim, to powiedzieli, no ale słuchajcie, skoro wy już nas znacie, skoro już, no to po co my mamy sobie szukać nowego biura księgowego, no ale a po co mamy sobie szukać kogoś, kto nam pomoże i musimy mu przy stworzeniu tej umowy opowiedzieć znowu całą historię naszego życia i dlaczego chcemy tak, a nie inaczej, skoro wy już to wiecie. Prawda? I tak samo przy pracowniku, skoro wy już wiecie, że my jesteśmy tacy dziwni, to wy nam szybciej znajdziecie pracownika, który nas zrozumie, niż jakieś nowe biuro HR, któremu będziemy tłumaczyć znowu przez jakiś tam czas. Tak. No i to tak to wyglądało. A to, co jeszcze dodam, tylko gdzie się trochę nam rozjechało, to po prostu ten punkt ciężkości teraz na firmy polskie, bo po prostu dużo więcej obsługujemy i dużo więcej czasu i więcej radości nam to też sprawia w prowadzeniu, na koncentrowaniu się na wspieraniu firm polskich niż tych firm zagranicznych do Polski. Czyli mamy początkowo taki... bardziej myśleliście, że będzie większe zainteresowanie, żeby Polskę podbijać. Nawet tak bym tego nie powiedziała. Myśleliśmy, że to będzie punkt ciężkości. Okay. Że firmy w Europie Zachodniej lepiej rozumieją korzystanie z usług firm konsultingowych, bo były do tego przyzwyczajone. Firmy polskie więcej potrzebowały czasu na to, żeby zrozumieć, że czasami warto zapłacić za wiedzę,
za coś, co jest takie niematerialne, że nie tylko za taki, za usługę po prostu. Wiedza wiedzą, ale osobowość, wykonanie, właśnie jak mówisz, cała usługa, która jest no, nieoderwanie związana z osobą, która ją wykonuje, bo to nie jest produkt, który mogłaby maszyna wykonać i tyle. Piotr, to coś... że myśleliśmy, że to będzie tak, że tych firm niemieckich, które będą, będzie bardzo dużo, a tych firm polskich, że tu będziemy, że to będzie trudne. A się okazało, że teraz jest bardzo fajnie, że firmy polskie doceniają nasze usługi. No i stać ich, jak wspomnieliśmy, już na ekspansję. Nie? I to daje frajdę przede wszystkim, bo jest to taki jednak czujemy się Polakami po prostu, taki element patriotyzmu gospodarczego. Poza tym te synergie, jakie wspaniałe, udaje nam się też stworzyć, że firmy polskie, które są u nas klientami, między sobą później przez to, że u nas są, nawiązują też kooperacje. Także to daje naprawdę satysfakcję, kiedy ojej, ja, panie Piotrze, pani Alino, ta firma super rzeczy mi dostarcza na budowę tych domków, co wstawiam w Niemczech. Także to jest ważne. I myślę, że to, co tyle lat kulało w Polsce, że nie mogliśmy mieć wspaniałego eksportu i na wiele krajów świata, jakby czujemy taką satysfakcję, że udaje nam się tworzyć miejsca pracy w Polsce, bo firmom rośnie eksport. Także ta satysfakcja takiego Polaka za granicą i ta misja, którą udaje nam się realizować, naprawdę powiem, że daje fajną satysfakcję. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy też czuli się, że za granicą nawiązujmy kontakty z innymi firmami, osobami z Polski. Te czasy takiego jakiejś zazdrości pewnej, prawda, że patrzą na firmy, na siebie, myślę, że już powoli mijają, nawet dosyć radykalnie. I po prostu ten element współpracy, synergii zaczyna naprawdę już zwyciężać. I to, co inne narody, prawda, czy Irlandczycy, czy z Izraela, czy Hindusi, oni za granicą naprawdę sobie pomagają. I to jest ważny etap dla nas wszystkich, żebyśmy umieli się znaleźć w tej grupie za granicą również. Nie tylko w Polsce, ale właśnie szczególnie za granicą. I sądzę, że to jest też ten element lobbying, tak, naszej etniczny marketing, nieraz my to nazywamy, tak. To jest też na przykład ważne, jak firmy polskie ekspandują. Oczywiście łatwiej jest w dobrach konsumpcyjnych, tak, jak jest odzież czy meble. To, co wykorzystały inne kraje, jak właśnie Irlandia czy Indie, nawet Chiny swoją ekspansję zawdzięczają właściwie Chińczykom mieszkającym w Stanach, do których był skierowany ten towar chiński. Tam on zafunkcjonował i w ten sposób Chiny powoli poprzez swoje mniejszości narodowe na świecie były tą trampoliną dla ekspansji ich, nazwijmy, towarów. To jest element, który my staramy się uczyć polskie firmy. Mamy kontakty praktycznie z Polonią na całym świecie. To jest troszeczkę osobny temat, bo z żoną też założyliśmy we Wiedniu Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych, czyli taka zwana mała działalność społeczna. Umiejmy działać społecznie. To nam się zwraca nie tylko satysfakcją, ale nawet brutalnie materialnie. Poznajemy fajnych ludzi i sobie wybieramy tych ludzi też do współpracy, bo umówmy się, prawda, sama działalność gospodarcza i pieniążki nie do końca, prawda, dają satysfakcję. Dają satysfakcję, jeśli są obok produktem, a po drodze poznajemy wspaniałych ludzi, z którymi możemy robić wspaniałe projekty. Nasza własna działalność gospodarcza, którą założyliśmy, okej, ona jest czasami, ojeja, 14 godzin, ale nie zawsze siedzimy w tej pracy. Niemniej jesteśmy wolni, tak? Kalendarz sami sobie go wypełniamy. To jest to, co ja myślę, nie wiem, Malinko, czy też potwierdzić, no, zmęczeni czasami idziemy do domu, to prawda, ale ten element wolności, bo mamy tą polityczną wolność czy przemieszczania się, ale ta wolność, że wybieramy sobie partnerów do biznesu, a nawet już klientów, bo nie każdy może być klientem. Chcemy pewnej
poziomu też w tych relacjach. I to jest ta wolność. I myślę, że każdy z Was, jak będziecie myśleli o zakładaniu firm, to na to zwrócicie uwagę. Ale wracając właśnie do Polonii i do naszego stowarzyszenia, zauważyliśmy, że lobbying Polski jako kraju, ich kultury, historii wspaniałej, ale ich produktów i usług, które w tym kraju powstają, jest bardzo ważny. Chcemy jakby zwracać uwagę, i to często poruszamy w rozmowie ze znajomymi, żeby za Made in Poland stało coś więcej. Jak my mieszkając w Niemczech, czy idąc na targi z żoną, nosimy wszędzie flagę polską, tak? To jest identyfikacja z naszym krajem, z naszą historią, z ludźmi, którzy tam mieszkają i tworzą produkty i usługi. Ważne, żeby to pokazywać za granicą. Ważne, bardzo ważne, bo to jest to Made in Poland. A my dodatkowo z żoną poprzez nasze właśnie taką małą działalność społeczną chcemy zwracać się uwagę, że Made in Poland to jest coś więcej jak ten towar tylko fizyczny, ten stołek czy krzesło. To jest ten kraj ze wspaniałą historią, ze wspaniałymi ludźmi, z nieprzeciętnymi ludźmi, bo oni są mili, fajni, uśmiechają się, bo widzimy, że się różnimy od innych krajów narodowości w Europie. My naprawdę jesteśmy fajni. I dopiero jak się mieszka za granicą dłużej, to się docenia ten kraj i tę naszą mentalność, ten uśmiech. Tak. Zobacz, cały czas się uśmiecha. Zwłaszcza w takim multikulti mieście, jakim jest Berlin, gdzie na co dzień pewnie masz całą mieszankę różnych kultur, nie? Wiesz co, multikulti tak, ale nie lubię tego słowa używać. Uważam, że każdy naród ma swoje cechy i fajnie, jeśli ich spotykamy. Ja się bardzo dobrze czuję z Hindusem, który mówi, kurczę, mój kraj jest wspaniały, fajnie, mój też. No i sobie opowiadamy dlaczego. Tak? A potem odkrywasz, że tam robią kupy na ulicy, nie? Ojeje, żeby to był jedyny problem z tego powodu. Dokładnie. Ten marketing, ten właśnie co wspominaliśmy, że staramy się z żoną integrować Polaków, co mają Polonię, którzy mają własną działalność zagraniczną w kraju zamieszkania. Znamy wielu naszych Polonusów w innych krajach, w Europie, w USA. Staramy się między sobą współpracować, no i taki mamy bardzo tajny cel, ale dobrze, powiem tobie może. Chcemy udowodnić, że język polski może być językiem globalizacji. To grubo, to musielibyśmy podbić pół świata, żeby słońce nie zachodziło nad naszym imperium i wtedy będziemy językiem światowym. Ale zobacz, masz kolegów, co mają firmę software'ową. No i tak. Cóż, dzwonią do kolegów Polonusów w Nowej Zelandii. Słuchaj, mamy fajną wtyczkę do Outlooka, nie? Bo Microsoft nie nadąża. No to ciach, i po polsku sobie rozmawiają. Nie, łatwiej te niuanse negocjacji stworzyć. I to jest ten przykład, wiesz? I o to mi chodzi, że Polonia poprzez pewien lobbying, fajnie byłoby, jakby jeszcze inne instytucje nam w tym pomagały, ale dobra. Znajdźmy się z tym językiem polskim i uważam, że te 20 milionów Polaków, okej, nie każdy ma firmę, ale załóżmy, że 5%. Mamy już gotową sieć dystrybucji naszych pomysłów na wszystkie kontynenty. Skorzystajmy z tego. No zdecydowanie Polska ma taką Polonię bardzo dużą, bo no, mieliśmy kilka różnych eventów z historii, które powodowały, że spieprzaliśmy z tego kraju na potęgę. Na szczęście to się już zatrzymuje, ale ci ludzie, którzy gdzieś tam pouciekali, no to stworzyli swoje tam małe enklawy i do jakiego kraju byśmy nie pojechali, to zawsze znajdziemy jakieś takie nasze własne, no Chinatown, tak? Tylko takie Polakotown, jakkolwiek byśmy na to nie mówili, nie? Tak, dlatego wiesz, jeszcze jedną uwagą się wtrącę. Jeśli zakładacie firmę, już myślicie o tym, od razu na początku pamiętajcie, że to ma być firma globalna. To ma być cel. Czemu? Czemu tak źle życzysz ludziom? No, żeby nie mieli ograniczeń. Nie, wiesz, to mówię tak trochę, że źle, bo wiesz, to coraz częściej dochodzę do wniosku, że ci ludzie, którzy takie naprawdę potężne sukcesy potworzyli, ci ludzie, którzy, wiesz, no, że
każdy zna to nazwisko z działalności jakiejś przedsiębiorczej, tak? No to, to bardzo często są bardzo smutni ludzie, którzy być może tak osiągnęli coś, stworzyli jakieś super telefony, które ma połowa świata, ale wiesz, no dzieci próbowały im się zabić przez nich, nie? I to jest takie pytanie, czy całą gospodarkę światową nie popychają do przodu tacy trochę psychopatyczni ludzie i czy rzeczywiście taki trud, jaki trzeba zrobić, budując taką światową firmę, czy to jest, to nie jest poświęcenie się przez 5 lat dla firmy po 24 godziny na dobę i myślenie, jeżdżenie, gadanie, to jest dziesiątki lat takiego poświęcenia, to i w tym można się zatracić. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o sposób myślenia. Że w momencie, kiedy myślimy globalnie, to nie ograniczamy się sami. Bo to nie znaczy, że musimy być wszyscy firmą globalną. Nam przecież też nie zależy, żebyśmy byli, nie wiem, w pierwszej piątce na świecie i żebyśmy byli, nie wiem, jak KPMG czy nie wiadomo jaka firma. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że my chcemy może być dużą firmą, mieć duże możliwości, a to, kto, jaką cenę jest gotowy zapłacić za sukces, to już jest oczywiście bardzo indywidualna sprawa, a poza tym sama definicja sukcesu jest też bardzo indywidualna. Bo oczywiście masz dużo racji w tym, że dużo fajniej jest funkcjonować, nie wiem, otworzyć sobie mały sklepik w swoim małym mieście i lokalnie tam świetnie funkcjonować, bo przecież można to robić i nawet uważam, że to jest bardzo cenne. Ale to jest pomysł na biznes tego rodzaju. Ale chodzi, myśląc globalnie, mam nadzieję, myślę, że Piotr dobrze o tym myślałeś, to chodziło o to, żeby nie blokować się samemu. Czyli jeżeli na przykład myślę i tworzę jakiś software, dajmy na to, to mogę myśleć o tym, że ten software nie jest tylko do tego, żeby funkcjonował w mojej wsi, tylko że to jest software, który może zafunkcjonować globalnie, który potem mogę przy współpracy, na przykład wykorzystując potencjał Polonii, która jest na całym świecie, świetnie dystrybuować i świetnie sprzedawać albo rozwijać. I o to właśnie chodzi, o to globalne myślenie, czyli chociażby na przykład przykładem takim jest właśnie Polonia. Żeby nie w planowaniu swojej działalności nie widzieć geograficznie ograniczenia, że to jest, bo to wyzwala w nas więcej wolności w kreowaniu naszego pomysłu dla działalności. To chciałem zaznaczyć, bo jak najbardziej nie wszyscy musimy być globalnymi firmami, Microsoftem i tak dalej. Chodzi o wyzwolenie pewnego wolności tworzenia swoich pomysłów, ale to mój krótki. Chciałem dodać, do czego ty zaznaczyłeś. Myślę, bardzo ważny temat poruszyłeś, gdzie dzieci mają problem, bo tatuś robi bardzo dużą firmę. Bardzo ważne jest przy już kreowaniu naszej działalności, kiedy tam już czy później planujemy jakąś rodzinę, ale i w ogóle ze sobą samym, jak przebywamy, zachowanie równowagi, żebyśmy poszli też na koncert, który zrobił na nas wrażenie, muzyki poważnej, chwilnej, żebyśmy przeczytali książkę, żebyśmy interesowali się historią, żebyśmy pamiętali o hobby, żebyśmy tam no, złamali tą nogę na nartach, no cholera, bo lubimy, nie? To, że, ach, nie, mocny przykład. Te narty ale, żeś wymyślił. My się z żoną na przykład znakomicie czujemy, bo jeździmy często na Kresy, na Ukrainę, w Karpaty, na Wołyń, gdzie z grupą przyjaciół, oni na terenowych motorach, my naszą terenową Toyotą, wycinamy drzewa na byłych polskich cmentarzach, które urosły od 1945 roku. Stawiamy te krzyże z powrotem, nadajemy sens tej naszej kulturze, która była na Kresach, która w taki, a nie inny sposób się to wszystko odbyło. Daje nam to satysfakcję, bo kochamy historię. Nie? Historię, odnosimy się do niej. Jest to też wspaniały temat z ludźmi, którym poznajemy w Niemczech czy z innego kraju. To jest jednocześnie nawet element marketingu, kiedy możemy coś ciekawego opowiedzieć o naszym kraju. Także masz rację. Uważam, że przy zachowaniu równowagi, praca, ale inne zachowania i tak dalej, możemy bezpiecznie się rozwijać i naprawdę zwracajmy na to uwagę. No i chyba każdy z nas też ma jakiś system wartości, który trzeba pielęgnować. I wszystko, co robimy w życiu, czy decydujemy się na taki albo inny biznes, jest odzwierciedla się w tym naszym systemie wartości, który mamy. To, że my chcieliśmy robić, świadczyć usługi na rzecz innych ludzi, czy
no bo firmy to ludzie przecież. To też świadczy o tym, że czy połączenie właśnie tej działalności biznesowej z CSR-em, czyli z jakąś działalnością społeczną, to jest wszystko bardzo istotne, dlatego warto może młodym ludziom też powiedzieć, że nie zapominaj, znaczy nie można nigdy, nawet na chwilę, nawet nie można sobie powiedzieć, że będę przez 5 lat, to będę teraz po prostu tutaj tyrać i nie będę robić nic, zamykam się, wyłączam się, rodzina nieważna, wszystko nieważne, teraz tylko zarabiam pieniądze, a potem to będę sobie żył, bo tak się po prostu nie da. No bo człowiek przez te 5 lat już nabierze takich nawyków, że już po prostu będzie czuł radość z siedzenia w tej pracy i to jest to. Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że są etapy w życiu. No, jak człowiek jest młody, to na pewno wtedy dużo częściej chce sobie posiedzieć te 20 godzin, no bo musi zarobić pieniądze, zbudować gniazdo i tak dalej. A kiedy się już pisklaki pojawiają, to już... Ciekawie. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, poruszyliście w drugi wątek ukraiński, poruszyliście Kresów i tak dalej, więc coś tutaj wyczułem, że ten kierunek Ukraina, biuro w Kijowie, to tak też takie sentymenty tutaj przeważyły, żeby gdzieś tam zadziałać, więc opowiedzcie trochę, skąd takie pomysły, żeby gdzieś tam jeździć i w ogóle biuro w Kijowie, żeby też tam gdzieś podbijać tą Ukrainę. Trochę na początku mówiliśmy, ale teraz już znamy kontekst, więc opowiedzcie trochę więcej o tym. Ukraina, no to zachodnia Ukraina, to były tereny polskie. Tak jest. Jest tam też Ukraina, czyli właściwie przepraszam bardzo, teraz powiedziałam coś bardzo brzydkiego. To nie jest Polska, są Polacy za granicą. Tak jest. Polacy, to my jesteśmy. Czyli Polacy, którzy nie zmienili miejsca zamieszkania, a granice państwa polskiego się przesunęło, nie możemy ich nazywać nigdy Polonią. Polonią są ci, co migrowali, wyjechali, prawda? A w ich wypadku, dlatego też zwracam uwagę, bo możesz nie wiedzieć o tym, na przykład jakbyś to powiedział ludziom, Polakom z Wilna albo z Lwowa, ojej, a może by nie od razu udusili, ale może to się zdarzyć. Okej. Okay. No cóż, Kresy, słuchajcie, nie wiem, jeśli ktoś był raz we Lwowie czy we Wilnie i zobaczył te wspaniałe zabytki, jak wygląda strażnica wybudowana przez Sobieskiego, która gdzieś tam we wsi ukraińskiej sobie stoi, lub kamieniec podolski, jakby niektórzy zobaczyli piękne, ileś 15-wieczna budowla, zamek stoi z rynkiem wyłożonym jeszcze z tamtego okresu. Ta historia jest w każdym kamieniu, w budynku. To jest coś niesamowitego. Nie jest to jeszcze tak komercyjne, jak już na Zachodzie. I to są poza tym, no właśnie, tam serce Polski też jakby tętni dalej, mimo że może jest mniej Polaków, ale ta historia, lubimy z żoną historię i to po części nas często w tamte tereny jakby rzuca. No i to jest to po części też nasze hobby, a chcielibyśmy oczywiście, żeby relacje gospodarcze też były fajnie jakoś tam ukształtowane między Polską a Ukrainą, żebyśmy z tej wspólnej historii coś razem mieli po obu stronach granicy i żeby to była taka autentyczna współpraca i przyjaźń. Okej, okay, a czy Ukraina teraz już to, nie wiem, przeszła jakieś reformy, że to już jest jakiś taki bardziej cywilizowany kraj, czy nadal ta jakby przed tą transformacją i czekamy na ichniejszy odpowiednik 89? Myślę, że jeszcze czekamy, ale to też tutaj nie można tego porównywać, no bo jednak musimy o tym pamiętać, że w tym kraju cały czas trwa wojna. I to się nie ma i to jest oczywiście zupełnie inny punkt wyjścia. Ale poczekaj, wojna, to gdzie te bombardowania, gdzie te, wiesz, gdzie te czołgi, gdzie te ofiary, gdzie to wszystko jest? No nie ma tego chyba. Wschodniej Ukrainie. Tylko o tym się nie mówi. Znaczy, tam już ile ponad 10 tysięcy zginęło osób. W tym tygodniu zginęło 10 żołnierzy. Okej, czyli są jakieś działania wojenne. To znaczy, wiesz co,
Jeśli o to pytasz, myślę, że dobrze pytasz, bo powinniśmy o tym częściej rozmawiać. Jak przejeżdżam przez Ukrainę, tam na południu, Karpaty i tak dalej, przejeżdżając przez te wioski, bo jeździmy tymi terenowymi maszynami, więc dojeżdżamy tam, gdzie nie ma dróg i tak dalej. I wyobraź sobie, że co którejś wiosce leży stos wieńców i kwiatów, bo wiemy, że z tej wioski znowu zginął żołnierz. I to czuć u tych ludzi po twarzach, że to jest wojna, że tam jest wojna. My tego nie znamy, jesteśmy wszyscy, i ja nawet, i ty, na tyle młodzi, że nie pamiętamy tego okresu, nazwijmy to II wojny światowej i tak dalej. Ale słuchaj, tam czuć po twarzach, nawet jak się ludzie uśmiechają się inaczej. I to jest takie dosyć smutne i powinniśmy o tym pamiętać. A z drugiej strony, no tak, no starajmy się z nimi współpracować gospodarczo, ale niezależnie od tego, oni się cieszą, jak przejeżdżamy przez te wioski, bo ojeja, ktoś do nas jeszcze przyjeżdża. Wielu się boi przyjeżdżać na Ukrainę, bo jest wojna. I tam jeszcze im bliżej, tam Donbasu i tak dalej. I oni nas zawsze otaczają, pytają, co u was. Bardzo otwarci ludzie. Także to jest naprawdę wojna i ona jest przy naszej granicy wschodniej. O tym zapominamy i powinniśmy troszeczkę lepiej ze sobą w Polsce o tym pamiętać i rozmawiać, bo to jest dosyć poważna sprawa, ale to jest oczywiście osobny temat. Ale pytanie, czy to jest wojna? Bo z tego, co ja się orientuję, to tam w tym Doniecku, tak, i Ługańsku to jakieś powstania są. Chcą się po prostu oderwać od Ukrainy, jakieś tam organizacje terrorystyczne. Dobrze to No wiesz, no tu chodzi o destabilizację państwa ukraińskiego, tak, które sobie obrało drogę na NATO, na Unię Europejską. Także to jest ten temat problematyczny sąsiada tak zwanego państwa Rosja. Tak, który ma problem swoje wewnętrzne i próbuje odsuwać problemy wewnętrzne, wyzwalając jakieś tam kolejne konflikty. I to jesteś... Ukraina jest ofiarą sytuacji wewnętrznej w Rosji przede wszystkim. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę. No ale wyniki makroekonomiczne w Ukrainie jednak, pomimo gospodarki stanu wojennego, pokazują, że ten kraj no, naprawdę robi coś niesamowitego tam powoli, ale siła nabywcza rośnie. Tak, mamy korupcję, bo to zostało po tej poprzedniej ekipie. Będzie to trwało, zanim się nauczą troszkę uczciwiej prowadzić te biznesy. No, ale przez to może jest to miejsce, gdzie wiele konkurencji, jak ktoś ciekawego coś produkuje, się boi w tym kraju, tak? Szczególnie z Europy Zachodniej. Może nam, myślę, łatwiej jest Słowianom tam zafunkcjonować, jeśli już wracamy teraz do tematu, nazwijmy to, marketingu gospodarczego, to może warto pewne przyczółki z pewnymi towarami czy usługami faktycznie stworzyć. I myślę, że bym polecał, bo w tym kraju po prostu wszystkiego brakuje, czy to tych najtańszych produktów konsumpcyjnych, czy droższych mebli. Także zrobiłem takie dosyć duże koło od sytuacji polityczno-wojskowej do marketingu. Nie wiem, czy nie było za duże, ale może to się komuś przyda. To coś czuję, że jak niedługo pojedziemy do Berlina, jak gdzieś to ci nasi przedsiębiorcy pojadą, to coś czuję, Piotrze, że razem przyorganizujemy jakiś wyjazd przedsiębiorców tam do Lwowa, czy może do Kijowa, do twojego biura, bo co prawda do Lwowa robiliśmy wyjazd, nie wiem, z 3 lata temu, 4, ale Kijów to już jest tam po tej drugiej stronie tamtejszej, więc może być ciekawiej. Z żoną przygotowujemy, zobaczymy na 100%, żeby cię poinformować, przygotowujemy zjazd, spotkanie gospodarcze krajów Trójmorza. Chodzi o małe, średnie przedsiębiorstwa od Litwy po Chorwację. Nie? Także jak zauważyłeś, te kresy takie dosyć szerokie są u nas w pojęciu historycznym, ale... W związku z tym, że jest to projekt dosyć trudny, najbardziej nam się z tego powodu podoba.
No, słuchaj, no, proste rzeczy to wiesz, to każdy umie zrobić, chodzi o to, żeby trudne Prawda? rzeczy robić. No więc, no to kiedy, dawaj tylko znać, kiedy będzie zjazd, kongres, jakieś informacje, linki podsyłaj nam, spróbujemy gdzieś tam podesłać naszymi różnymi tutaj metodami, bo ile do Europy Zachodniej, to sobie tak zawsze możemy gdzieś tam pojechać i ten angielski znamy i sobie pogadamy, tak tutaj, tak właśnie te na wschód od nas, to tak troszeczkę trudniej gdzieś tam trafić, bo nie ma infrastruktury, bo te kraje dopiero się tworzą, a chyba nie ma przedsiębiorcy, który nie chciałby wejść na rynek i rosnąć razem z rynkiem. Tak jak wszystkie te firmy założone w 89 czy 90, gdzie po prostu raz, że się rozwijały same z siebie, ale też, że wszystkie rosły razem z rynkiem. A kiedy kolejny kraj się otworzy na normalność, całe te komunistyczne, socjalistyczne rządy obali, to wtedy cały kraj rośnie, więc tylko pewnie czekamy, aż ten Korea Północna się pootwiera, jak inne kraje się pootwierają, to czeka taki fajny wzrost i tylko być w tym miejscu i na tym starcie, żeby zdobyć jakiś większy rynek mniejszym kosztem, bo to też o to chodzi. Nie? Szkoła Zachodnia przede wszystkim ma coraz więcej problemów. To jest jednocześnie znakomita szansa dla wszystkich firm polskich, małych, średnich, prawda? Wszyscy wiemy, że średnie to jest prawie 60% dochodu każdego państwa. Ale do czego zmierzam? Już w Niemczech brakuje 100 tysięcy inżynierów. Sytuacja się pogarsza. W usługach Polacy są niesamowicie. To czują też Niemcy. Na przykład w firmach budowlanych Niemcy sobie wyobrażają innej firmy jak z Polski zapraszać do projektu. Umiemy rozwiązywać problemy, to jest nasz potencjał. Problemem jest właśnie, żebyśmy wreszcie lepszym marketingiem Made in Poland umieli sprzedawać te nasze umiejętności. Także znowuż marketing etniczny, prawda, o którym rozmawialiśmy pod kątem organizowania sprzedaży naszych towarów, usług na cały świat, ale też tych naszych umiejętności. Wszyscy wiemy, zegarki szwajcarskie są zawsze najlepsze, prawda? Ale stwórzmy nasz produkt w sensie umiejętności tych intelektualnych, ale okej, brakuje nam może tych produktów fizycznych, tak, jakieś marka auta, no cóż, chyba tutaj już nie zrobimy zbyt wiele. Roweru łatwiej może zrobić coś, prawda? Można jakieś kwadratowe koła wymyśleć i tak dalej. Ale produkty mamy, to nam brakuje, to musimy nadrobić z racji tego okresu komunistycznego, kiedy raczej nie odgrywaliśmy żadnej roli na mapie gospodarczej świata. Przy czym, jak widzę, instytuty, które powstają, młodzi naukowcy, konkursy informatyków w Kalifornii, czy łazików na Marsie, co słyszymy, prawda, uczelnie, czy w Białymstoku, no, ci inżynierowie zaczynają w Polsce powstawać. To jest oczywiście osobny temat, inżynier, prawda, ale moc jest. No, mam wrażenie, siedząc tyle lat w Niemczech, że nasze państwo nabiera mocy, nasze państwo gospodarczej mocy i to czuć, zaczynają się z naszym krajem liczyć, nie mówiąc o tym, że jest szacunek już dla wielu produktów i usług. Wzmacniajmy to naszymi pomysłami, ideami, nowymi firmami. Dokładnie, dokładnie. Alina, Piotrze, dzięki wielkie za rozmowę. Widzimy się pewnie niedługo w Berlinie na wyjeździe Asbiro do Berlina, czyli Poznaj biznes w Niemczech, dokładnie, ale jak już Piotr tutaj powiedział, to Berlin to nie Niemcy, więc się spotkamy, a być może kiedyś wybierzemy się też na Ukrainę, tak więc dzięki Wam bardzo, powodzenia, sukcesów i do zobaczenia w takim bądź razie. Do zobaczenia, dziękujemy. Do zobaczenia, usłyszenia.